Panie Michale, mam pytanie, jak oceniacie w tym roku sezon w kukurydzy? Sezon generalnie był trudny, moim zdaniem. Czym się charakteryzował? Przede wszystkim chłodną wiosną, powolnymi wschodami i ciągle przeciągającym się okresem wegetacji. Mamy do czynienia z wydłużonym okresem wegetacji, z opóźnionym dojrzewaniem. Niemniej jednak to, co widać na załączonym obrazku, kukurydza się wybroniła. Dodatkowo rekompensuje nam to wszystko obecna cena na skupie. Jeśli chodzi o kwestie wilgotności i plonu, czy możecie już wstępnie chociaż ocenić, jak to może wyglądać w tym roku? Na pewno wilgotności będą wyższe, tego możemy się spodziewać, wobec tego, że sezon wegetacyjny się przeciągnął. Natomiast to, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o plonowanie, plony będą zbliżone. Tutaj możemy bardziej rozpatrywać to w, na zasadzie podziału na odmianę, bo różna, różna wczesność, różne VO reagowało różnie na warunki pogodowo-klimatyczne w tym, w tym roku. I tu też mamy na tym polu za nami tego, tego przykład, że odmiany o różnej wczesności różnie się się po prostu zmi, broniły przed tymi warunkami.